Zobaczcie, kogo spotkałem po tylu latach. Ja pierdzielę, witam. Witam. Ja pierdzielę. Witam. Piotr. Darek. Cześć. Darek. O, Punca, Punca. Cześć. Punca już znany jesteś. Z YouTube'u. Nie, czemu nie? Ja tam, wiesz, jestem... Ja tam jestem, wiesz, uniwersalny żołnierz. A zawsze do mnie mówi, chodź na film, to będę miał 100 lajków więcej. No, no, no nie głupio, kurczę. Też bym tak mówił, nie? A tu z kolegą się chyba nie przywitam. Tak, witam, witam serdecznie. No i lekimy. Cześć. Trzyma. Się widaliśmy, Darek. Mam wyczyszczone, co? Nie, no patrz, no. Ogarniajcie jego koszulkę. Skądś to znam. Działa, nie będzie parzyć. Co? Jo, dokładnie, a ja na czarno, to ja odwrotnie. Zaraz będę spalony. Słuchajcie, ja mogę komuś wodę ponieść. Chciałbyś sobie dać to. Punca, słuchajcie, się tutaj zadeklarował, będzie nosił wodę. Otwórz mi wór. Zapinamy. Brodaty zbir otwiera wór Puncy. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Cokolwiek. Na wieku urologa. Badanie prostaty. Spójrzcie na ten obiekt. Słyszałem, że jest wybudowany na fundamentach zamku. XVII wiek. Część ludzi łowiła już, słuchajcie, magnesami. A my teraz wpadamy na łączkę pobiegać z wykrywaczami. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Tu prezes zamieszania. A co to za udoskonalenia tam na tej cewce masz, kurczę? To jest mocowanie od kibla. 4 złote, 2 sztuki. Ja, ale fajne jest. I to już 2 lata żyje. Ale dziwnie się chodzi z tą dużą cewką. Ja ciągle ze snajperką łaziłem. On nic nie ważył. Pierwszy sygnał. Ja się napaliłem, a to jakiś zwykły dziabąk. Ale ja dawno na łące nie kopałem. Szok. Drugi sygnał z łąki 21-22. Patrzcie, jakiś taki skrawek czegoś. Nie wiem, jakaś ozdóbka czy coś. Kolejny dziabąk z łąki, zobaczcie. Taki tam dawał ładny sygnał. Nie wiem, co to jest. Tym razem soczysty kotlet. Taki kawał złomu. A tam z biru sobie biega z wykrywaczem. Ale jaką koszulę? No koszulę ma przekozacko, zobaczcie. Dario, magnes neodymowy. Skąd on zdobył tą wersję limitowaną? Ale powiem wam, że dziwne uczucie spotkać zbirka po tylu latach. W końcu nam się udało, nad morzem nam się nie udało spotkać, ale udało nam się spotkać gdzieś na Kujawach. Fajne, Kujawy są fajne. Tylko trochę za daleko od morza, nie? No, dokładnie. Morze jest trochę za daleko od Kujaw. A to jest buka, patrzcie, Sebastian. Pewnie go kojarzycie. Pewnie nie. I zgubił gdzieś Olafa. A Olaf co, nie przyjechał? To znaczy, umówiliśmy się, że jeżeli nie będzie miał tam swojej roboty, nie, w Borach, no to podjedzie. Aha. Tak, wiem, nie ubrałem rękawiczek, a tymczasem wychodzi kawał podkowy. Nie no, ja muszę nagrać ten egzotyczny widok, słuchajcie, rekina na łące, bo to jest jakaś masakra dla mnie. Wypasam się blisko wody. Przepatrz, żeby mi nie zniknął w wodzie za chwilę. Na jedną nogę mam mokrą. Dokładnie. O, dla niewtajemniczonych, to jest autor powiedzenia, niech lina namoka. Tak jest. Gdybyście nie wiedzieli. Bo tu wielu z was się posługuje tym powiedzeniem bez praw autorskich, a wiecie, że to jest tak jak na YouTubach, nie? No, to są prawa, wiesz, dywidendy, nie? To są... 6 zł za hasło. Tak, dokładnie, to nie są tanie rzeczy, tak więc się zastanówcie. 6 zł subskrypcja, przelew, donate. Dokładnie. A my tymczasem, zobaczcie, mamy taki... średniowieczna nakrętka. Donat. Donate, słuchaj. Zobaczcie, kto tam sobie pływa. Chłopaki szaleją na łodzi. Tomek jest w szoku. Sygnał jest soczysty na kolor. Patrzcie, jaki piękny belemnit w ogóle wyszedł przy okazji. Ja pierdzielę. Dawno takiego belemnita nie znalazłem dużego. To wygląda jak peska, nie? No, coś pięknego. Ja myślę, że to daje sygnał, nie? Belemnit, wiesz? Taki żyjątka. 7000 lat. A i kółko kolej. Niestety, będę musiał wrzucić dyskryminację w moim legendzie, bo ładne sygnały mi daje, słuchajcie, na złom, a ja się przyzwyczaiłem, że chodzę na placach zabaw bez dyskryminacji. Ale belemnit jest przepiękny, idzie do mojej kolekcji. Powiem wam tak, tak odzwyczaiłem się od kopania na polach, że mi się już nie chce. Po prostu chodzenie na dyskryminację mnie męczy, a chodzenie bez dyskryminacji jest bezcelowe na polu.
wolę jednak ten piasek. Tak się odzwyczaiłem. Dobra, idę do auta. Zobaczcie, ile tutaj z okolic rzeki śmieci zostało wydobytych przez chętnych wolontariuszy. I kolejne śmieciuchy. Nieźle, co? I akcja trwa, zobaczcie. Ludzie chodzą z workami. Robią porządki w okolicy rzeczki. Coś pięknego. Wszystko z dobrej własnej woli. Tak to wygląda. A my trochę porzucamy magnesem neodymowym. Brązik czy coś, kurczę. I jakiś taki dziabąk też tutaj, nie wiem co to jest. Ale to jest najpiękniejsze, to zabieram do mojej kolekcji. To jest belemnit, nie? Zobacz. Nie wiem. Miałem sygnał, wiesz. A kiedyś mówię, pełno było takich. Czy to mi dało sygnał? A to takie duże, wiesz, takich dużych rzadko znajduje się, wiesz? Nie. Jestem zszokowany, nie? To jest kupa śmieci. Porzucam trochę tu magnesem, zobaczę, co tu leży w tej wodzie, nie? Spróbujemy parę rzutów wykonać. Ja rzucę, a Czaro będzie ściągał linę. Patrzcie, ja mam ręce wolne, to Czaro ciągnie linę. Oho, idzie, zobaczmy, co tam idzie. Czy coś idzie? A, na razie surówka, jakaś żaba się tam rzuciła. Nic na razie nie ma. Dobra, puść, teraz rzucę jeszcze raz. Cezarego zatrudniłem do ściągania liny. Zobaczymy, czy coś wyciągnie. O, dawaj, to jest dobre ćwiczenie. Na siłownię nie trzeba chodzić. Czarek dzisiaj wykona niezły trening. To miejsce zarośnięte, gdzie są te drzewa, to tam był kanał taki spławny, którym barki podpływały pod sam zakład. Była pochylnia, którą walili worki na barki. Proszę. I tutaj, no tu dużo rzeczy było ciekawych. I to tak, że dwie barki spokojnie w jedną i w drugą stronę się mijały. To było szersze, nie? Znaczy się to nie było tak zasyfione. No, dokładnie. A w ogóle te stare zdjęcia Pakości, tam przy moście żelaznym jakaś łaźnia była drewniana, taka konstrukcja, wiara się kąpała, tutaj pływali łódkami jakieś. Coś były, się działo, nie? Coś się kuźwa działo. Ile tu jest w ogóle mieszkańców takiej Pakości? Sama Pakość ma gdzieś około 5 tysięcy. No to niedużo, no super. Tak kameralne miasteczko, nie? Na razie same dziabągi wychodzą. Tu mi kolega opowiada o Pakości, bardzo ciekawe rzeczy. A żałuję, że tu bliżej nie mieszkam, bo to naprawdę Kujawy to jest piękny teren. To są Kujawy, nie? Dobrze mówię, nie? To znaczy się, akurat jesteśmy na granicy, tak? A, widzisz. Między Kujawami a Pałkami. Aha, no widzisz, bo to Kujawy tak z tymi... Kujawy tam w tamtą stronę i Inowrocławia i dalej, a tutaj już na Barki. Czyli Pałki już bardziej. Nie? No proszę. Wydano to też jest taką granicą. Aha. Bo to jest Noteć konkretnie, tak? Tak, tu jest Noteć Górna. Aha. Ona tam za mostem żelaznym jest śluza. I kanał notecki do samej Kruszwicy prowadzi przez Inowrocław Mątwy. Mm-hmm. Tam gdzieś jest jakaś odnoga Starorzecza, Noteci i tej źródeł gdzieś tam pod Skorzęcinem, gdzieś tam w kierunku na Konin, jakoś tak. No proszę. A ja tu ignorant swoim widzom powiedziałem, że na Kujawach jestem. Widzisz, to dobrze. No to niedaleko. Dobrze wiedzieć. Także słyszeliście, jesteśmy na Pałukach, nie na Kujawach. Taka informacja uzupełniająca. A mi wypadła opaska sportowa z obudowy. No i dupa, panie, zbita. Trudno, życie. Czaro tam ściąga linę, a ja pozbieram te śmieciuchy tutaj, zobaczcie. Butla i jeszcze jedna. Taka małpka. I foliok. Tak, wiem, nie mam rękawiczek. Dobra, to wrzucimy sobie. Zobaczcie, co Cezary wyłowił. Takiego kotleciora w panierce. A do tego srebrny kolczyk. Kolejną zdobyczą Cezarego jest haczyk wędkarski. Nie wiem, czy cokolwiek tu widać, bo słońce tak wali. Tam zobaczcie, panowie z łódki ciągają za sobą magnes. O, panowie z łódki łowią kotlety. Bardzo ładnie. Same dziabągi. U mnie też same dziabągi takie, wiesz, drobiazgi. Są panowie ze stowarzyszenia GAL, na których zaproszenie tu jestem. O, patrzcie, kolejna dawka dziabągów. A pomóc wam jakoś? Ok, dobra, sumujemy. Chłopaków. O, Nokia.
był tu. Ja podobnie wyszedłem. Dobra, możemy kolego wysiąść i panów tutaj odpychamy. Opa. A Seba czym się posługuje? Co to jest? Cześć. Witam. Sorry, bo mokre łapy. Cześć, Darek jestem. Co ty ja mam 600. 600, zobaczcie, z Mactomu? Tak, z Mactomu 600, no, zobaczcie, jest gold, nie? No, no, taki plastuszek. No jest, jest ciężar, nie? No, ale fajnie, bo kurde... Ja wiem. Słuchaj, ja miałem taki, wiesz, jeszcze raz taki, wiesz, ten Kazik go nazwałem, to no. Miał 100, wiesz, na 50, nie? To nie dało się rady, wiesz. No, to nie ma nie, opcji. Nie. Kręgosłup zostawiony. No. Wiesz, także zrezygnowałem po miesiącu, nie? Wiesz, zdrowie ważniejsze. Tak. A miałem iść tam z nimi poszukiwać trochę tam. Ja byłem, ale daj spokój. Tak, tak, same śmieci, więc zrezygnowałem. Wiesz, ja myślałem, że to jakiś granat. A to taki kotlet dziwny. Jeden grosz, tak. No. Jo, to jest sześć metalu, nie? On każdą stronę łapie, wiesz, z każdej strony z boku, wiesz. A, bo tak. Wszędzie łapie, nie? Tu łapie, tu łapie. Wszędzie. A tamten tylko spódy, prawa, lewa i bokami ci nie złapie, nie? Ja tak zaczynałem, słuchaj. 13 lat temu zaczynałem od 70 na 40 i 10 lat z nim biegałem, nie? Po 10 latach dopiero sobie wymieniłem na większy, nie? Już mi się odechciało rzucać taki kolejny dziabąg i się zawijam stąd. Nie, co dzisiaj nie, dzisiaj nie wrzucam. Dzisiaj co jest? Dzisiaj jest sobota, w środę zawsze wrzucam, nie? Nie. Poznajecie gościa, to jest Mactomek. Wbijajcie do gościa na kanał. Siemaneczko. No dobra, przygoda choć krótka, dobiegła końca. Żałuję, że nie zdążyłem sobie zrobić zdjęcia z brodatym zbirem, ale będzie jeszcze, myślę, szansa na to. Tymczasem w drogę. Jak się pewnie domyślacie, mamy niedzielę, a więc jest rynek. Nie byłem dzisiaj pierwszy, a dopiero trzeci. Nie wiem, czy coś zobaczycie, zobaczcie, ile mam tych tobołów. Nic nie widać. Ja będę musiał tutaj się z tym wszystkim rozłożyć. Dostawiłem sobie jeszcze jeden stół. No muszę wam powiedzieć, że mam tyle towaru, że wciąż się rozkładam. Już mnie zastało słonko. Ludzi naprawdę jest bardzo dużo. Zjeżdżają się sprzedawcy. Jest dopiero 6:50. Tak, tak, mam nową opaskę, bo tamto już gubiłem w pakości. Słuchajcie, jeszcze mam dużo do rozłożenia, a już mi poszło za stówę towaru, co mnie bardzo cieszy. Przed szóstą stówka to jest całkiem fajny wynik. No zobaczymy, jaki będzie bilans dnia. Dobra, ja już się w końcu rozłożyłem po 3 godzinach. Słuchajcie, roboty. Patrzcie, takie tutaj mi się ktoś tutaj kręci. Może jakiś klient, jak myślicie? Zobaczcie, ile tego jest. Już mam 6 stołów. Także niedługo to tutaj będę miał całe stoisko, będzie tylko moje. Cały ten, wiecie, ciąg. O której ty byłeś? O 4:30, drogi kolego. No, dokładnie. I nie byłem pierwszy. Tak, już byli ludzie. O, taka historia. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Nie wiem, ja to muszę sprzedać, bo ja tego nie będę z powrotem ładował. No i dobra, mamy godzinę 7:00. Wszyscy już się rozłożyli, zobaczcie. Podajcie tutaj do nas, bo naprawdę jest tego od groma. Wszystko tu dostaniecie. Patrzcie, taka lalka, 500 zaledwie. Jak ktoś zbiera, to jak za darmo. O, a tutaj jakbyście chcieli coś kupić od tych państwa, to was zapraszam do sklepu. Gdzie mieści się ten sklep w Grudziądzu? Na ulicy Pańskiej 19, a więc tam możecie sobie na spokojnie. Bardzo duży wybór towarów, jak widzicie. Wpadajcie. Jak będziecie w Grudziądzu, Pańska 19. A tymczasem zobaczcie, sprzedających na razie więcej niż kupujących, ale to się za chwilę zmieni, bo pogoda jest przecudna. Tak. A teraz tu zobaczcie, kolega na bogato, kurczę. I widzimy ojciec. A to jest ten kolega, co nie lubi, jak się go nagrywa. No to nie, to nie będę nagrywał. Witam. Kolejne piękne stoisko.
Tylko kupować, słuchajcie. Brać i kupować. Dokładnie, tak decydować i niczego nie żałować. Tak jest. Patrzcie, ile tego. Wow, nawet są motocyklowe tematy. Marcin, coś dla ciebie. Przepraszam, ile ten znaczek? Polmo. A, trzy dyszki. Trzy dyszki, a to twoje. To chyba, że dla ciebie to będzie inaczej. Okej, zobacz, kurczę. Trzy dyszki za znaczek. A ten bak? Łezka czarna, garbuska tak zwana. Garbuska, bo ja tam się nie znam, wiesz? Tam jest lampa, rączka zapłonu, tam jest wały od CZ 175. A za bak ile? No 5 dyszek trzeba być. 5 dyszek, słuchaj, no ceny są śmieszne. Słuchaj, ceny, jak u ciebie we Wrocławiu to masz razy 3, musisz mnożyć to. No, to także tak 5 dyszek, człowieku, ty mi tutaj dzwoń i się deklaruj. Patrzcie, ile tego szpeju. Masakra. Wracaj ze Stanu, ty kupuj to, człowieku. Kółko od WFM-ki, ile pan wołasz? No, stóweczkę. Stóweczka. Bardzo dobrze. To nie są tanie rzeczy. I zaczyna nam się pomału to wszystko rozkręcać. Ale fajne zegary. I co tam? Wszystko dobrze. Spójrzcie, jakie dzieła sztuki. Widzę, że nas mało coś. Widzę, piękne rzeczy, ja pierdzielę. Wszystko własnoręcznie zrobione, zobaczcie ile tu... Wszystko malowane. Cierpliwości, Boże. Coś przepięknego. Naprawdę, bo to jest, wie pan co, to trzeba mieć anielską cierpliwość do tego. I pan sam to robił, tak? Pan sam to robił? Niesamowita rzecz, zobaczcie. Tu pan sam takie rzeczy robi. Wszystko wykołaczko, te kropeczki malowane. To jeszcze działa wszystko, ja pierdzielę. To nowo robione, przez zimę. A jakie ma pan ceny, bo to jest bardziej interesujące. Pan powie, takie na przykład ten. Te 150. Tak, ten? Też 150. I? Też 150. 150. Słuchajcie, te piękne zegarki są po 150 zł za sztukę. Ten duży 250. Ten duży 250, nie? To te 150. Mhm. Także jakbyście byli zainteresowani, to pytajcie. Ten 120. Piszcie na maila. Lubię, no lubię wyzwania. To musi pan później zachować kolejność tego składania, bo jak pan pomyli, to już później jest problem, żeby to... No tak, trzeba pierw wszystko ponakleta, wszystko to... Pilnickim... Tego wczoraj to już nie zdążyłem tych kwiatków tutaj dorobić, tego wczoraj robiłem. To wszystko jest ręcznie wyrobione, wiertełeczka powiercone, pilnikiem wypiłowane, żeby te okienka były. Nie? No to nie, każdy jest inny. No tak, dokładnie. Ten, no, widzę, ten nie ma balkonu u góry. Tego się nie da powtórzyć, nie? Bo to no, są dzieła. Raczej kurczę. Staram się nie powtarzać, nie robić jednolity. Nie? No ale piękne, piękne rzeczy naprawdę. Pan tutaj występował, słuchajcie, u nas w programie lokalnym z pasją. Jest taki program. Jak będziecie chcieli, to możecie obejrzeć tutaj na stronie telewizji kablowej. Dziękuję bardzo panu. Super. Wszystko tutaj mamy. Nagrywamy, panie. No właśnie. No to chyba dobrze, to przyciąga klientów. No oczywiście, że tak, no bo jak wiedzą, że będą w Grudziądzu i takie rzeczy się w Grudziądzu dzieją, no to będą chcieli przyjechać, zobaczyć, nie? No pewnie, że zapraszamy. Spójrzcie, jaki miły prezent. Podszedł do mnie miły pan i wręczył mi zestaw monet w takim pięknym opakowaniu. Ferrero Rocher. Widzieli takie rzeczy? Zobaczcie tego wariata, kurczę, co za gość. Miałem z nim biec, ale widzisz, dałem ciała. Cześć Andrzej, ile zrobiłeś kilometrów? 6,8 i mamy 130. Coś pięknego, gratulacje. Super, coś przepięknego. Gość biegnie z Gdańska, nie? Nie wiem, czy pamiętacie tą akcję, bieg za żelki, właśnie Andrzej z kanału biegnie, kończy ten bieg, już jest w Grudziądzu, jak widzicie, miałem z nim biec, ale niestety wybrałem pobyt tutaj, no jak na razie zarobiłem 350 zł, czyli uważam, że całkiem znośnie. No i tak jak myślałem, pogoda przyciągnęła wielu kupujących, ja nie narzekam, parę stówek wpadło, zobaczcie. Jest 10:30, ruch jak w Warszawie. Dochodzi 13:00, ja już spakowany, zarobiony, nie powiem ile, bo to tajemnica handlowa. Jestem zadowolony, a was zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!